Witam w drugim odcinku Vice City. No, właściwie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy, aczkolwiek troszeczkę się zmieniło. Przybyło mi kasy, ponieważ zrobiłem prawie wszystkie kursy taksówką, czyli 90 kursów. Warto to robić, bo co 5 kursów mamy bonus zwiększany o 500, czyli przy 10 kursach będzie to 1000, przy 15 1500. I tak dalej. Przy 90 było to już 9000. Także zarobiłem. Został jeden kurs do wykonania, żeby zdobyć skaczącą taksówkę. Tylko najpierw trzeba jakiś taksi jeszcze znaleźć. Jak zawsze w GTA jest ten problem, że jak się szuka danego samochodu, to nigdy go nie ma. Jest. Może być taka. I jeden kurs. I będzie. Na plaży. No dobra. No tak, żeby nie tracić czasu, przy okazji sprawdziłem, kto odpowiadał głos do Vice City. Byłem sam ciekaw, bo nie byłem pewny. I okazuje się, że sporo ciekawych, fajnych aktorów. Nie byle kto, przynajmniej w momencie wydania. Teraz już może mniej znani, mniej się udzielający. Raczej w postaci drugoplanowej. Na przykład nasz główny bohater, czyli Tommy Vercetti, ma głos podkładany przez Raya Liotte, aktora znanego na przykład z takiego filmu jak Chłopcy z Ferajny, czyli Goodfellas. Bardzo dobry film gangsterski, także polecam. Okej, do tego przejdziemy za chwilę. Już na razie nie wozimy. No dobra, teraz sprawdźmy, czy taksówka będzie skakać na ulicy. Jest! Skacząca, latająca taksówka. Przeskoczymy ten samochód. Obydwa. Dobra. No to było na tyle. Na razie pożar. No trudno. A tam jakiś samochód stoi. No ale wracając do tego, kto podkładał głosy, to jeszcze warto wspomnieć dalej. Sonny Corelli, czy jak on się nazywał, czyli nasz szef, który wysłał nas do Miami. Jego głos z kolei podkłada Tom Sizemore, czyli aktor znany na przykład z Gorączki, czyli Hit, polecam, albo Szeregowca Ryana, albo też Helikopter w ogniu. Dalej, prawnik, którego mieliśmy przy okazji poznać, czyli Ken Rosenberg. Jego głos jest podkładany przez Williama Fichtnera. Też znany z Helikopter w ogniu. Raczej gra teraz role drugoplanowe. Ale jakbyście zobaczyli, jak wygląda prawda, że mielibyście tę twarz z jakiegoś filmu. Z innych ciekawych postaci pojawia się w grze jeszcze niepoznany przez nas Lance Vance. I ten z kolei ma głos podkładany przez Filipa Michaela Thomasa, czyli aktora grającego w Miami Vice, czyli policjanci z Miami. No dobra, kto dalej, to za chwilę, a teraz może popchnijmy troszeczkę do przodu fabułę. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now.
Okej, okay, właśnie, za chwilę poznamy kolesia, który nazywa się Kent Powell i jego głos jest podkładany przez Daniego Dyera. Brytyjski aktor, tak prawdę mówiąc, popatrzyłem, nie kojarzę za bardzo jakichś konkretnych ciekawych filmów, w których grał, no, może po prostu niedopatrzenie. No i tak, zanim dojadę na miejsce, warto jeszcze wspomnieć Ricardo Diaz, to znaczy postać w grze Ricardo Diaz, poznaliśmy go przed chwileczką, czy przed chwilą, w przednim odcinku na przyjęciu. Jeszcze będziemy mieli z nim do czynienia. I z kolei jemu głos podkłada Luis Guzman, z aktor, który grał na przykład w Życie Carlita albo w Narcos. Poznaliśmy także pułkownika Juana Garcia Corteza. Jemu głos podkłada Robert Davi, bardzo charakterystyczna twarz, taka, jak to powiedzieć, po ospie zdaje się. Grał na przykład w filmie z Jamesem Bondem, Licencję na zabijanie złego, czy w Szklanej pułapce, czyli Die Hard, no i w Predatorze dwójce, jeszcze w innych filmach. Dobra, do postaci wracamy za chwilę, a teraz spotkanie z kimś. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know who I am? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals at kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. That's right, go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? No, kogoś mamy znaleźć. No to jedziemy. Aha, wracając jeszcze do taksówki, żeby nie było. To nie było tylko 90 dowiezionych postaci, przechodniów, ale 100. 99 zrobiłem. No i ta jedna na antenie, że tak powiem. No to mogę blisko. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Dead! No, mamy telefon. Piękna cegłówka. Oh, way to go, tough guy. O, to jest właśnie Les Lennis. Into a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. This way. No, to jest właśnie Lance Vance, czyli Philip Michael Thomas, tak jak mówiłem. Z policjantów z Miami. Ten czarny. Bo biały to był. No nieważne. One thing you gotta realize about this town. You gotta pack some heat. The local gun shop is a couple of blocks away. To jedziemy do sklepu. No i tak, co jeszcze? Poznaliśmy w poprzednim odcinku
Avery'ego Carringtona. Z kolei jemu głos podkładał Bart Reynolds, chyba dla mnie znany najbardziej z Mistrz Kierownicy Ucieka. Ale też miał jakąś tam rolę bodajże w filmie Striptease. Dalej, z ciekawych postaci przyjechałem. Jeszcze nie poznany i poznamy go dopiero za jakiś czas. Umberto Robina, jeśli dobrze pamiętam, to był szef Kubańczyków. Jemu z kolei głos podkładał Danny Trejo. Bardzo charakterystyczny aktor, choćby znany chyba teraz najbardziej z filmu Macheta, no ale też z Desperado albo z Predators. Może powiadam. To nauczmy się kupować broń. No tak, już wiem, no. Tylko jedną broń tego typu, tak. Może kupimy, mam kasę. Właśnie, tak to jest jak się samouczka jest, nie czyta. No, na razie starczy. Chociaż stać mi. Tam mogę kupić? Mogę. Mach ten. Shotgun. Jak tego jeszcze nie mogę. Aha, auto start. No dobra. Okej. Dalej z takich ciekawszych postaci. O! Pojawił się na przednim odcinku na jachcie pułkownika Diaza. Nie Diaza, Diaz to był zły, a pułkownik to był Cortez, pułkownika Corteza. Pojawił się też reżyser Steve Scott. Jemu z kolei głos podkładał Dennis Hopper, czyli filmy to na przykład Easy Rider, Speed, główny zły, czy właściwie jedyny zły, i Wodne Światło, tam główny zły, można powiedzieć. Kto tu jeszcze się pojawia? Już za chwilę. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tom. Wow, wystupy. A bogato. Tak. Teraz właśnie najgorsza rzecz. O! Okej, całe szczęście policja nie zwróciła na to uwagi. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. What are you doing? Kogo my tu jeszcze poznaliśmy? A, no jeszcze dwie postacie, tego co mówię, że Mercedes Cortez, którą wieźliśmy na imprezy, zdaje się, Michael. Tu podkładała jej głos aktorka, tylko to dobrze powiedział, Fajruza Bank. Na tym filmie kiedyś tam grała Szkoła Czarownic na przykład, albo z zdecydowanie lepszym Więzień Nienawiści, czyli American History X. Polecam. I chyba najciekawsze tutaj postać podkładająca głos, czyli no, pojawi się, znaczy była tam na tym na jachcie pułkownika Corteza, pojawiła się aktorka w portu, czyli Candy Sachs. Co ciekawe, jej głos podkłada prawdziwa aktorka filmu w portu, czyli Jenna Jameson. Także ciekawa sprawa, ciekawy dobór aktorów. No dobra. Tak mogłoby się już to trochę rozkręcić. Oh, for God's sake, it's you! Oh, jeez! I'm gonna need new pants!
Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Hooray, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? No tak, akurat przypadkowo przyjechali jakiegoś, nie wiem, mechanika, robotnika i przypadkowo mamy młotek. No, przyda się. A oni mi samochód jeszcze rozbili, no co za... No dobra, czy teraz tak, trzeba będzie przekonać przysięgłych zmiany wyroku. Tak teraz jak się patrzy na tą mapę, to ona jest maciupeńka w porównaniu chociażby nawet do San Andreas. Nie mówiąc już o... nie mówiąc już o piątce. Czemu ja nie mogę biegać? Coś jest nie tak, coś chyba... No nic. Och, zniszczenie. No ile można? Jeszcze? I can't believe this is happening! You remember Giorgio? You remember he's innocent? No, numer jeden przekonany. Teraz numer dwa. Very sorry. No właśnie, ten problem z silnikiem. Samochód jedzie, widzę go, odwrócę się znowu i samochód znika. Urok to by ta... Praktycznie z jednego końca mapy na drugi w ciągu kilku sekund. Samochód. Też mam. No, tego mam chyba. Okej. Okay. Także gdybym nie miał młotka, upadł. Guilty. Tak, zwykle jak potrzeba samochodu, to ulica pusta.
wezmę ten. No dobra. To chyba będzie tyle w tym odcinku. Akurat jestem blisko. Ten? Oj. Także do zobaczenia. Jeszcze tutaj trochę. Hey Tommy, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, Tommy, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. No dobra, no może w następnym odcinku poszukam tych nie paczuszek, tylko a może i paczuszki to są tutaj, nie wiem, takie zielone cośki, żeby mieć broń w bazie, albo może jakieś skoki kaskaderskie wykonam. No zobaczymy. Na pewno trochę pochnę fabuły do przodu, także kolejny telefon. Nie dadzą skończyć. No, przynajmniej krótko. No dobra, to dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć.